Drodzy Państwo, ja już wiele razy w życiu debiutowałem. Wiele. Debiutowałem jako scenarzysta. Potem debiutowałem jako reżyser. Potem debiutowałem jako aktor w węgierskim filmie. A teraz przychodzi mi zadebiutować jako mąż przyszłej pani prezydent. Słuchajcie, mam straszną tremę, to chyba jasne, tak, wybaczycie mi. Taką tremę miałem ostatnio chyba, kiedy z Małgosią staliśmy przed ołtarzem i bałem się, że zapomnę, co mam tam powtórzyć, że to wszystko będzie nieważne. To było 37 lat temu. A potem zaczęło się już takie normalne życie. Pobraliśmy się w czasie stanu wojennego. Było ogólnie beznadziejnie. Ona nie pracowała, ja nie pracowałem. Właściwie nie wiadomo, jak wiązaliśmy koniec z końcem, jak żyliśmy. Ja siadałem w takim stuporze za biurkiem, bo jedyne propozycje pracy, jakie miałem, były z tak zwanej polskiej telewizji, obecnie zwanej publiczną. Tak, dawniej ona była polska. Nie mogłem ich niestety przyjąć, bo byłbym naznaczonym reżyserem i już do końca bym nie mógł wtedy pewnie nic zrobić. Więc tak siedziałem i wtedy ona podchodzi i Małgosia mówi, a co tak siedzisz? Ja mówię, no a co mam robić? No, napisz scenariusz. Mówię, ale po co będę pisał scenariusz, jak nikt go nie wyprodukuje? Napisz, zobaczysz, na pewno się uda. I rzeczywiście, słuchajcie, stan wojenny się skończył, dostaję telefon ze szkoły filmowej, dzwoni rektor kluba, mówi, Janku, masz scenariusz? Ja mówię, no mam, mam. No to wiesz co, dostaliśmy pieniądze z ministerstwa, zapraszam cię do zrobienia swojego dyplomu. No i tak się zaczęło. Zacząłem robić dyplom, ale pojawiły się inne kłopoty, kochani. Byłem studentem i nie wolno było mi płacić za tą moją pracę. Więc wyjechałem do Wrocławia na kilka miesięcy, powiedziałem, Małgosiu, jak ty sobie dasz radę w domu, przecież ja niczego nie zarabiam, jak ty się utrzymasz? Dam sobie radę, ty martw się o siebie, my tu jakoś przeżyjemy, dobrze. Zacząłem pracować, okazało się, że nie mam za co kupić jedzenia, bo studentom się nie płaciło. Wstyd mi było się przyznać, kwaterowano mi w hotelu, nie mogłem kupić niczego do jedzenia, bo nie było mi na to stać. W pewnym momencie zemdlałem i zawieziono mnie do szpitala. Jak się Małgośka dowiedziała, zrobiła straszne awantury, spytała, co mu jest? No lekarz powiedział, że zasłabł z głodu. Taki był los reżysera. Ona powiedziała, spokojnie, robisz ten film dalej, ja coś wymyślę. Wiecie, co wymyśliła? Sprzedała swój pierścionek po babci, drogocenną pamiątkę, żebym ja mógł skończyć ten film. I skończyłem. Dziękuję ci, Małgosiu. I tak dzięki Małgosi zostałem reżyserem filmów fabularnych. Potem założyliśmy wspólną firmę producencką, ona była producentką, ja reżyserem, fantastycznie wychodząc naprzeciw rozwojowi prywatnych firm w Polsce. Prosperowaliśmy do momentu, kiedy nie zapragnąłem zrobić filmu o Ryszardzie Lidlu, super liderze zespołu Jam, legendzie rocka. To było moje marzenie. Ale nie było pieniędzy, żeby sfinansować ten film. Mówi, Małgośka, jak my zrobimy, jak nikt nie chce dać kasy? Ona mówi, słuchaj, spokojnie, zastawimy nasz dom. Ja mówię, jak to zastawimy nasz dom? To jest przecież twój dom, po twoich rodzicach, dziadkach, pamiątka rodzinna. Zastawimy ten dom i ty zrobisz ten film, powiedziała moja żona. Słuchajcie, zastawiliśmy dom. Ja się jeszcze broniłem, mówię, Małgorzata, czytałem wywiad ze Spielbergiem. On powiedział, że nigdy $1 z własnej kieszeni. Ona mówi, ale ty nie jesteś Spielbergiem, dlatego musimy ten dom zastawić, a ty się staraj, bo nie masz wyjścia, bo nie będziemy mieli gdzie mieszkać. Udało się, mieszkamy tam do dzisiaj. Słuchajcie, już kończę. Nasz syn, kiedy miał 8 lat, chodził do szkoły.
Małgosia i różni rodzice tam zostali zaproszeni na taki quiz mały jakieś. Dzieci były pytane, co najbardziej lubi ich mama. No, różne dzieci odpowiadały, a moja mama to lubi tam gotować, sprzątać, no takie tam rzeczy, wiecie, normalne. Nagle nasz Jasiek, 8-letni, mówi, mama najbardziej lubi służyć innym. Małgosiu, kochana, wiemy z naszym Jaśkiem, że będziesz dobrze służyć Polsce. Wygrasz! Wygrasz!